Tajemnice przesypując w sobie, jak miedzianej kadzi ziarno, jechali trzej królowie przez ziemię rudą i skwarną. Baczyński opisuje wędrówkę trzech króli. A w pałacach na lądach zielonych, tak jak sukno, i w pewnym momencie mówi, i uklękli trzej królowie zadziwieni, jak trzy słupy złocistego pyłu, nie widzący, że się serca trzy po ziemi wlokły, jak psy smutne z tyłu, i spojrzeli nagle trzej królowie, gdzie dzieciątko jak kropla światła, i ujrzeli, jak w pękniętych zwierciadłach w sobie czarnych uczący lej. I poczuli nagle serca trzy, co jak pięści stężały od żalu. Więc już w wielkim pokoju wracali, kołysani przez zwierzęta jak przez sny. Powracali, pośpieszali trzej królowie z wysokości nauczeni miłości być królem z takim sercem, jak stężała pięść, a powracać przez kołyskę dotkniętą miłością. Spróbuj się zastanowić nad tym. W tym znaku to jest to i to jest to. Dlatego, żeś prosił w nie sprawach swoich, ale w sprawach swojego ludu uczynię ci serce rozumne. Odkryć rozumność. A Edyta mówi, że ten, kto szuka prawdy i piękna i dobra, to już poszukuje Boga, bo w nim jest odłożona ta przestrzeń dobra, prawdy i piękna. Dlaczego Sokrates wypił cykutę? Bo chciał udowodnić, że on chciał uczyć odkrywania dobra, prawdy i piękna. Jest to może przerażające, to co usłyszysz teraz, ale on chciał ze swojego życia dać świadectwo, że to była ta jego droga dobra, prawdy, piękna. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyś kiedykolwiek zestawił Sokratesa z Chrystusem? Czyś odkrył to w sobie? Pomyśl, zastanów się, kiedy cię obudzisz o poranku i możesz powiedzieć: dziękuję ci, Panie Boże, że jestem. Może to jest przed lustrem, jak zobaczysz swoje odbicie. Przecież stworzyłeś mnie na obraz i podobieństwo. A możesz wstać z zaciśniętą pięścią, z twardym rodzajem szczęki i zacząć narzekać. Popatrz się. Jest to bardzo tajemnicze. W dużym stopniu od człowieka, od jego wolitywności zależy, czy w ten poranek zauważysz krople rosy zawieszone na pajęczynach, które się mienią, czy usłyszysz śpiew ptaka, a może zatrzymasz się pędząc przez ulicę wielkiego miasta i popatrzysz na niego i pozdrowisz go. A może w parku się zatrzymasz i popatrzysz. A może siądziesz i przypomnisz sobie swoje dziecięctwo, swoją dziecinną drogę w dorosłości, będąc. Może zagrasz z krasnoludkiem na gitarze. Popatrzcie, tak niewiele, a tak dużo.